Witam YouTube, z tej strony Karol. Mamy 6 sierpnia, wtorek. Dzisiaj wyjątkowo zamieniłem się dniami z Sweet Potato, z tego względu, że były tam spadki na Bitcoinie i pewnie Was ciekawi, co o tym sądzę, więc uznaliśmy, że dzisiaj to ja zrobię dla Was nagranie, a w piątek zobaczycie się z Sweet Potato. Także na starcie oczywiście spojrzenie na moją poprzednią analizę, która była stosunkowo niedawno, bo w piątek, a dzisiaj mamy wtorek i mówiliśmy sobie o, tak jak mówiła nazwa poprzedniego filmu, czyli Bitcoin szykuje okazję, znak zapytania. I tutaj próbowałem wyjaśnić, co musi się narysować, żebym uznawał ten spadek za ruch korekcyjny, który w strefie zielonej miałby się zakończyć. I tutaj tłumaczyłem, że powinniśmy dostać wzrost fali B. Jeżeli dostaniemy wzrost fali B, no to po fali B fala C będzie dla mnie miejscem, w którym będę polował na dołek. No już wiemy, że nie było trójfalowego ruchu, cena po prostu spadła. No i założenie było takie, jeżeli wsparcie, które tutaj w okolicach 60 jest, jeżeli ono pęknie, to widzimy się poniżej 52 tysięcy i wypełni się jedne z narzędzi, które używam do analizy technicznej, które mówiło o minimum spadku poniżej 52 tysięcy. Już dzisiaj wiemy, że to zostało zaliczone. Więc dzisiaj zaktualizujemy sobie, co dalej z Bitcoinem, czy już koniec spadków, czy może to dopiero początek spadków. Postaram się rozjaśnić, powiedzieć, co mówi na ten temat analiza techniczna. I na prośbę widza w komentarzach było zainteresowanie moimi ostatnimi analizami USP 500 sprzed, kiedy to było nagranie, sprzed 10 dni nagranie na temat amerykańskiego rynku, które zapowiadało spadki. Mówiliśmy tu o tym, że jeżeli pojawi się korekta, to minimum spadku 5300 i tutaj te wyrównują się prawdopodobieństwa, jeżeli chodzi o kontynuację wzrostów czy kontynuację spadków w ujęciu lokalnym. Dwa tygodnie temu robiłem dla Was nagranie, w którym to pokazywałem globalny wykres S&P, który to zaliczył istotne miejsce. Tu podkreślając, jeżeli ktoś chce, to sobie wróci do tego nagrania pokrótce. Miejsce istotne do wykonania bessy, ale brak jeszcze sygnałów, brak decyzji o tym, że faktycznie to się dzieje. Jest to tylko i wyłącznie istotne miejsce na wykresie, które może to rozpocząć. I dwa tygodnie temu wyznaczyliśmy sobie to miejsce i aktualnie mamy kontynuację tutaj tego scenariusza z 5640. Mamy 5638 poziom i faktycznie te spadki się rozpoczęły. Także dzisiaj postaram się odpowiedzieć, czy to już krach, czy jednak tylko straszak przed kontynuacją wzrostów. I jeszcze zachęcam do obejrzenia mojego filmu, który nagrałem około 2 miesiące temu, który nazywa się Nowy Porządek Świata NWO, Chiny versus USA. Ogólnie w tym filmie mówię, porównuje indeks, największy indeks chiński z największym indeksem amerykańskim jako ciekawostka, która może niedługo zacząć się realizować. Więc zachęcam do obejrzenia tego filmu. A teraz już kończąc ten wstęp, zapraszam Was do obejrzenia dzisiejszej aktualizacji. Dobra, zaczynamy analizę od Bitcoina. I tak, na Bitcoinie trochę historii, co działo się tutaj dla osób, które nie śledzą mnie i nie chcą oglądać starych filmów. Od tego szczytu cały czas polujemy na potencjalne zakończenie fali czwartej, gdzieś tam wspierane pośrednio teorią fal Eliota. Tak czy inaczej założenie jest takie, że spadki są korektą. Może zanim wejdę w te struktury korekcyjne, to założenie jest takie, że to był szczyt impuls, to jest dołek korekta, to jest szczyt impuls i to jest przestrzeń, dopóki nie wybijemy tego dołka, na korektę. Uważam, że prawdopodobieństwo, że wybijemy ten dołek, zanim pokonamy ten szczyt, jest
bardzo małe, więc skupiam się na tym większym prawdopodobieństwie, czyli zatrzymanie korekty z atakiem po kolejny szczyt. Zaraz po skończeniu analizy Bitcoina przejdę na analizę S&P, czyli amerykańskiego indeksu, i tam wspomnę o ewentualnym zagrożeniu, który właśnie daje te małe prawdopodobieństwo, ale tej beznadziei, która może przyjść do rynku i zrobić Bitcoina bardzo nisko. Ale mówię, to jest zbyt małe prawdopodobieństwo, żeby na tym się skupiać. Teraz wracamy do tego założenia, że to jest korekta i próba zatrzymania korekty. Ja używam bardzo wielu narzędzi analizy technicznej, z różnych metodologii, z różnych strategii i oceniam, na co jest większe prawdopodobieństwo, na co jest mniejsze prawdopodobieństwo i próbuję zatrzymywać cenę. Nazywam to w istotnych miejscach i w nich handluję. Założenie było takie, że to jest korekta, nazywając to falą czwartą. Czy to będzie fala czwarta Elliottowa, czy fala czwarta jakaś inna, po prostu fala czwarta, tak sobie to nazwijmy. Było kilka prób. Pierwsza próba była w tej strefie żółtej, tu były pierwsze pozycje długie, później były tu pozycje długie i założenie było, że to będzie trójkąt i może wyjść w górę. Dwie pozycje dały fajne zyski, fajny stosunek zysku do straty, lecz ostatecznie celu nie zrealizowały. Po czym mieliśmy kolejny spadek i tu było założenie, że to będzie ruch trójfalowy. I tu było kolejne miejsce, może nie w dołku, bo dopiero po tym wzroście robiłem analizy, że stąd może być kontynuacja wzrostów. I to było jedno z najgorszych wejść, bo one jedyne co zrobiło to wzrost, który pozwolił zabezpieczyć pozycję i nic więcej. Następnie dostaliśmy pogłębienie spadku i wzrost, i znowu strefa, którą nawet na YouTubie Wam pokazywałem, i znowu wzrost, który satysfakcjonuje. Później strefa kolejna, która znowu miała zrobić szczyt, znowu satysfakcjonuje, ale ostatecznie cały czas nie ma tego szczytu, prawda? Mimo tego, że mamy wzrosty, mamy częściowe realizacje pozycji, to ostatecznie wszystkie pozycje są później zamykane na break-even, a szczytu nie ma. No i w końcu dochodzi do momentu, gdzie spadamy w poziomy 3,82,4,1,4, nazwijmy to Elliottowe, które mają największe prawdopodobieństwo zatrzymania takiej fali czwartej Elliottowej. I znowu pojawia się popyt, też omawiane bardzo dobrze na nagraniach na YouTube. Czekamy na sygnał i po sygnale buy. I faktycznie pojawił się sygnał w postaci formacji świecowej shakeout. Mamy test, pojawił się buy. I znowu super wzrost, satysfakcjonujący. Po drodze były rysowane opory, opór 2, ostatecznie opór 3. Faktycznie zatrzymuje cenę. I tydzień temu rozmawialiśmy sobie o tym, że możliwe, że rynek da kolejną okazję na dołączenie do wzrostów, jako że to było największe prawdopodobieństwo zatrzymania fali czwartej i pójdziemy wyżej. I warunkiem było to, co mówiliśmy sobie tydzień, czyli powrót w te czerwone strefy tutaj, jako fala B i C, że narysujemy ABC trójfalowy ruch i to była strefa. Niestety nie dostaliśmy korekty i znowu nowy dołek. I czy to już jest negacja i koniec fali czwartej? Od początku tych spadków, nie właściwie nie od początku, od momentu kiedy została pokonana ta żółta strefa, czyli właściwie wraz z tym dołkiem, zacząłem mówić o tym, że jest taka zasada. W jednym z narzędzi, które używam do analizowania rynku, że jeżeli mamy tak głęboki spadek, to minimum spadku powinno być głębsze niż 52 tysiące. I mimo tego, że była ta zasada, to i tak próbowaliśmy, bo ja opisywałem tą zasadę, że ona ma skuteczność 60 do 40, czyli niedużo. Może jest ta przewaga, ale jednak nie jest to na tyle duża przewaga, żeby się o to zabijać, prawda? Nie jest to 80 czy 90% szansy na to, że coś się wydarzy, tylko jedno z narzędzi wskazywało na to, że jest to 60 do 40, niedużo. Ale rynek w końcu to zrealizował. I czy tak głęboki spadek neguje inne zasady, które miałyby próbować zatrzymywać korektę, między innymi zasada, która mówi, że to może być fala czwarta? Otóż nie. Fala czwarta ma minimalny zasięg spadku 0,382 fali trzeciej. Optymalnie i najczęściej to są poziomy 0,382, 0,414, czyli te największe prawdopodobieństwo, które handlowaliśmy kiedyś tutaj. I ostatnie wsparcie na poziomie 0,5. I to ostatnie wsparcie zostało zaliczone. Więc jeżeli rynek
faktycznie respektuję opis ten falowy, jaki tutaj zastosowałem, to po fali czwartej z ostatniego wsparcia powinniśmy dostać kontynuację wzrostów i w końcu utworzenia w ruchu fali piątej. Także na czym ja się skupiam w najbliższym czasie? Na wewnętrznych strukturach tego wzrostu, który tu się pojawił, bo na tą chwilę, zobaczcie, mamy ładne wyciągnięcie, zostaje tylko cień. Zobaczymy, jak się dzisiejszy dzień jeszcze zamknie, ale jeżeli tutaj się pojawią jakieś czytelne okazje, będę próbował szukać wejścia na pozycję długą. W jaki sposób będę chciał to robić? Może je pokażę mniej więcej. O. Może jeszcze mniejszy interwał, 15-minutowy. Także pierwsze próby będą, przynajmniej z mojej perspektywy, po powtórzeniu głębokości tej korekty. Jeżeli faktycznie mamy być wzrosty, to po powtórzeniu głębokości tej korekty w tej strefie będę szukał, no, jak najciaśniej będę, rynek pozwoli, nie wiem jeszcze w jaki sposób cena tutaj dotrze, ale w tej strefie będę szukał pozycji długiej long na pierwszy target 57 tysięcy. Dlaczego pierwszy target 57 tysięcy? Już pokazuję. Bo tak jak mówiłem Wam przed chwilą o tym, no nie przed chwilą, bo od tego momentu, kiedy cena spadła pierwszy raz w okolice 57 tysięcy, to mówiłem o minimum spadku. I ta sama zasada, to same narzędzie stosuję w tym miejscu, że mamy złamanie tego trendu, więc minimum wzrostu w tym wypadku to też jest 382414, czyli okolice 57 tysięcy. I uważam, że tu jest lokalny magnes, ale brzydko magnes narysowałem. Tu jest lokalny magnes na to, że cena będzie próbowała zrobić właśnie te 57 tysięcy. Więc próbuję 1 do 1 z pierwszym targetem na 57, żeby przynajmniej zabezpieczyć pozycję długie, uszczypnąć trochę zysku i zostawiam. I zostawiam, będę dalej analizował, czy ten wzrost utworzy pięciofalowy ruch. Jeżeli będzie 5 fal, no to znowu będę czekał na korektę. Jeżeli będzie ABC, to będzie kolejna próba. A teraz wrócę na dzienny interwał i spróbuję odpowiedzieć na pytanie, a co jeżeli nie? Co jeżeli będą głębsze spadki? Nawet jeżeli tutaj narysuje się wzrost, a cena później znowu gruchnie. Ok, to tłumaczę. Mówiłem Wam na wstępie, że traktuję to jako impuls, a spadki traktuję jako korektę. Jest zasada, która mówi, że jeżeli spadek dla tego impulsu wynosi 3,8,2, 30-40%, nie wchodząc w szczegóły, to możliwe, że to jest fala A, narysuje się fala B, jeżeli będzie jeszcze jeden spadek, to widzimy się w okolicach 37 tysięcy i tu będziemy próbować zatrzymywać falę C. Jeżeli taki scenariusz by się narysował, to co na to Elliot? Elliot traktuje cały ten spadek jako falę czwartą. I na tą chwilę są próby opisania tego wzrostu jako ruch fali piątej. Ale wcale nie musi tak być. Jeżeli te spadki się tu pogłębią i zanegują pięciofalowy wzrost, czyli Elliot będzie musiał potraktować to jako trójfalowy wzrost, to trzeba będzie przejść na scenariusz, że fala czwarta może przyjąć strukturę trójkąta. I dopiero kiedyś przyjdzie fala piąta. Jest to możliwe, są to bardzo odległe scenariusze, mówię je tylko z ciekawości, bo na tą chwilę skupiam się na tym, co tu się lokalnie dzieje i tak jak korzystałem z tych wszystkich okazji wzrostowych tutaj, tak będę korzystał z tej okazji wzrostowej, która tu się prawdopodobnie będzie rysowała. Także tak wygląda Bitcoin na dzień dzisiejszy. A teraz przejdę na S&P i opowiem Wam o obawach, które mam co do wzrostów na Bitcoinie i co do wzrostów na indeksach. Nie tylko amerykańskich, ale to się ten sentyment przeniesie się na wszystkie rynki, no bo żyjemy w takim świecie, gdzie rynki są ze sobą powiązane. Czy bezpośrednio, czy pośrednio. I słuchajcie, ja Wam pokazywałem już to bardzo dawno.
Tak wygląda wzrost S&P 500. 500 największych spółek amerykańskich. I on ma strukturę pięciofalową. Mamy pięć fal. Teoria mówi, że po każdych pięciu falach przychodzi trzy fale korekty. To się wydaje w tym momencie nieprawdopodobne. Ale czy kiedyś to było prawdopodobne, jak patrzyliśmy na historyczne wzrosty S&P kiedyś, powiedzmy, mieliśmy falę jakąś pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, i to była fala piąta zakończona klinem. I nikt wtedy pewnie nie wierzył w to, że przyjdzie kiedyś dla tego ruchu taka korekta. To jest akurat struktura korekty nieregularnej, czyli mamy A, B przez szczyt i C. Czy możliwe jest, że po wyczerpaniu tego pięciofalowego ruchu dostaniemy taką trójfalową korektę? Ja uważam, że jest to możliwe i to się kiedyś wydarzy. A w tym momencie, tak jak już to wskazywałem na poprzednich analizach publikowanych na YouTube, zaliczyliśmy istotne miejsce, które może wywołać właśnie tą korektę. Jak może wyglądać taka korekta? Spróbujmy sobie to zasymulować. Zmierzymy sobie cały ten wzrost. Zmieńmy sobie siatkę na ABC. Jak może to wyglądać? Tutaj się narysowała korekta nieregularna. A ja mogę pokazać Wam, jakie rodzaje korekt ja znam, które mogłyby się tutaj narysować. Dwie z pierwszych korekt to są korekty, które robią płytkie zejście. To są korekty, które pierwsze zatrzymanie mają w okolicach między 30 a 50%. Po czym rysuje się fala B, która w jednym przypadku nie wychodzi przez szczyt, w drugim wypadku jeszcze pokonuje szczyt. A później przychodzi fala C, która musi zejść poniżej dołka fali A i zakończyć się na poziomach nie głębiej niż 707. Teraz to były dwa rodzaje korekt, w których różnica jest w fali B. Czy fala B wyjdzie przez szczyt, czy nie wyjdzie przez szczyt, to są dwie różne struktury. Ale tak czy inaczej, w jednej i w drugiej musimy dostać zejście poniżej dołka fali A. A teraz pokażę Wam inne dwie struktury. Jedna ze struktur to jest, obie te struktury charakteryzują się tym, że fala A ma głębokie zejście. To jest zejście poniżej poziomu 707. I nie sugerujcie się tym, że ja to narysowałem w ten sposób, bo dynamika może być tutaj różna. Ona może być taka. Ale tak czy inaczej, jeżeli faktycznie kiedyś wydarzyłoby się tutaj głębokie zejście, to mamy do wyboru strukturę, gdzie fala B nie wychodzi przez szczyt i znowu kończy się na poziomach zakończenia korekty nie głębiej niż 707, bądź mamy falę B, która wychodzi przez szczyt i wtedy mamy do czynienia z powtórzeniem głębokości tej korekty. Jaka tu się narysuje korekta? Nie wiem, ale jestem świadomy, że która z tych czterech się tutaj narysuje, bo zawsze tak jest. I teraz tak, czy ja zakładam, że ta korekta się, czy ja zakładam, że już przechodzimy w bessę? No, tak jak wspomniałem już na wstępie, że jesteśmy w istotnym miejscu, w którym mogłoby się to wydarzyć, ale dowodów na to, że to się już dzieje, jest zbyt mało. Jak może się to jeszcze wydarzyć? Może wydarzyć się tak, że dostaniemy rozszerzenie fali piątej na jeszcze pięć fal, powiedzmy, klinowych, i się zakończy to takim klinem, i dopiero przyjdzie bessa. Może się to wydarzyć jeszcze w bardziej wzrostowy sposób, nawet w taki. Może wydarzyć się to w taki sposób. Który z tych sposobów? Nie wiem, ale na tą chwilę nie mogę powiedzieć, że rozpoczęła się bessa. Ale pojawiają się już powoli pierwsze przesłanki. Ja chciałbym zwrócić Waszą uwagę, jakie to przesłanki już się wydarzyły, a jakie mogą się jeszcze wydarzyć. Pierwsza z przesłanek, na którą warto zwracać uwagę, to jak zamknie się sierpień. Sierpień może utworzyć nam formację spadkową i w tym momencie formacja, która, jeżeli w tym momencie zamknęłaby się to w taki sposób świeca, to mówimy tu o formacji spadkowej. Jakie są formacje spadkowe? Można nawet znaleźć to gdzieś tutaj na nagraniach na naszym kanale, ale jest to wiedza ogólnie dostępna w internecie. Formacje świecowe można poszukać. Więc pierwsza rzecz, na którą warto zwracać tutaj uwagę, to jest formacja spadkowa. Teraz przejdziemy już na wykres lokalny, na którym sobie tutaj analizuję wewnętrzne struktury. Prześmiewczo na grupie nazywam ten krach krachem.
bo to nawet te spadki długoterminowe, o których mówię, to nawet nie nazwałbym tego krachu, tylko po prostu bezsen. Krach to jest coś dynamicznego, nagłego i właściwie to, co się tu wydarzyło, to już krach, prawda? Spadki dynamiczne, zaskoczenie wśród inwestorów, tak dalej. No, czy zaskoczenie wśród wszystkich inwestorów? No, już wiecie, że u mnie zaskoczenia nie ma żadnego, bo to, co przedstawiałem wam w analizach, w tych nagraniach, które pokazywałem też na wstępie, to założenie było takie, że zobaczymy głębsze spadki, ale faktycznie są. I teraz już zauważyliście pewnie tutaj mój wpis, to efekt dyskusji na grupie, czy to dołek, prawda? Bo moje podejście w analizie technicznej zawsze jest takie samo. Mimo tego, że jesteśmy w istotnym miejscu do tego, żeby przejść w bessę, to ja nie przejdę razem z rynkiem w bessę do momentu, kiedy rynek nie potwierdzi tego, chociażby złamaniem tego trendu. Mamy tutaj trend wzrostowy i dopóki nie mamy spadku głębszego niż ta żółta strefa, czyli dopóki nie ma spadku poniżej 5000 dolarów, to ja uważam, że głośne mówienie o tym, że przechodzimy w bessę, jest zbyt wczesne. Na tą chwilę mamy utrzymanie trendów, jesteśmy w strefie 1 do 1, jesteśmy po ruchu trójfalowym i fajnie by było, żeby tak pozostało. Mamy sygnał wzrostowy w strefie, mamy w strefie najsilniejsze miejsce jako wsparcie, ruch trójfalowy i uważam, że będzie teraz kontynuacja wzrostów, czyli mamy impuls, korektę i rozwalenie tej strefy. Jeżeli jednak rynek zdecydowałby, że nie rozwalimy tej strefy, a dostaniemy spadek, to będzie trzeba mówić tutaj o kolejnej przesłance, która może mówić o bessie, czyli pięciofalowym ruchu w dół. Bo jak część z Was zdaje sobie z tego sprawę, to trendy wzrostowe zbudowane są z impulsów korekt, gdzie korekty są ruchami trójfalowymi, a impulsy pięciofalowymi. Ja chciałbym, żeby tu pozostał trójfalowy ruch. Jeżeli narysuje się pięciofalowy, to w takim razie albo trwa jeszcze korekta, to jest dopiero ruch fali A w tej korekcie, będzie jeszcze fala B i C. Czy będzie to 1, 2, 3, 4, 5 i zrobi się duży impuls? Nie ma to jakby żadnego znaczenia w krótkiej perspektywie, bo po pięciu falach powinna zrobić się korekta i jeszcze minimalnie jeden spadek. I tutaj będę dopiero polował na pozycje krótkie. Na grupie zastanawiałem się, czy nie shortować już tej dwójki i wycofałem się z tego, mimo tego, że teraz historycznie ktoś mógłby powiedzieć, Karol, mogłeś shortować, że analiza wskazywała, nie shortowałeś. Może i wskazywała, ale nie było tu wystarczająco dużo przesłanek, żeby kłaść na to szmal. Więc nie żałuję, zrobiłem to zgodnie z zasadami i czekam, co dalej. Więc na tą chwilę w lokalnych strukturach polowanie na pozycje długie, próba zabezpieczeń i atak na szczyt. A jeżeli faktycznie rynek zrobi krach, czyli dalsze potwierdzenia, czyli wybicie tutaj niższego dołka, złamanie tej żółtej strefy, zrobienie tych pięciu fal, no to po korekcie jak najbardziej coraz większe prawdopodobieństwo, że nam się uda dołączyć do spadków. I te spadki będą większe. Jeszcze nie mówiąc o bessie, one będą większe, ale jeszcze nie mówiąc o bessie, bo przypominam, że w pierwszej kolejności będę patrzył na rozszerzenie tej fali piątej, czyli zakładają, że ten ruch jest falą piątą i to nie będzie koniec, tylko fala pierwsza w fali piątej, fala druga w fali piątej i przyjdzie jeszcze fala trzecia, czwarta i piąta, możliwe, że ruchem klinowym, tego nie wiem, ale to będzie kolejne miejsce, jeżeli faktycznie te spadki się pogłębią. Dobra, to taka ciekawostka, nie każdego interesuje ten rynek, ale uważam, że warto analizować te globalne rynki, które mają wpływ na wszystko, bo ten sentyment może się przenieść też na Bitcoina i prawdopodobnie, jak będzie tutaj mocny pesymizm, to i na Bitcoinie też będzie. Czym będzie spowodowany ten pesymizm? Nie mam pojęcia, nie zajmuję się analizą fundamentalną. Uważam, że nie mam szklanej kuli, żeby się dowiedzieć, czy będzie wojna, czy będzie zaraza, czy kosmici przylecą, czy po prostu kryzys finansowy. Czy może jakieś inne teorie spiskowe, które chcą doprowadzić do tego kryzysu? Masę teorii możemy znaleźć w sieci, które są właściwie, nie wiem, czy się wydarzą, nie wiem. Ja widzę wykres i z wykresu czytam. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że trochę rozwiałem wątpliwości i ten niepokój, który się pojawił po ostatnich spadkach.
Mam nadzieję, że docenicie, że zamieniłem się ziemniaczkiem i widzicie analizę Bitcoina wcześniej. I to tyle. Życzę Wam miłego tygodnia i słyszymy się w następny, oj, przepraszam, następny piątek. Prawdopodobnie będę na urlopie, więc w piątek za 2 tygodnie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.